Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio i to jest już piąty odcinek czwartego sezonu z MTA DayZ. No i dobra, sorki, że tak się dziwnie przywitałem, ale przed chwilą coś jadłem i wiecie, może mi się trochę dziwnie odbijać, ale spokojnie. Ostatnio właśnie skończyłem mniej więcej w takim miejscu, gdzie miałem założyć bazę, ale stwierdziłem, że może lepiej się gdzieś przeniosę, bo mogę naprawdę się nabawić takich, wiecie, wojen, konfliktów, gdzie po prostu mogę paść ofiarą, jako samotna singielka dziewczyna, która ma ze sobą spaza, jedną strzałę właśnie. O, mam tylko już ostatnią strzałę po tym, jak właśnie wyrżnąłem tego, który zabił mojego widza w poprzednim odcinku. I powiem wam szczerze tak, co do serwera Holy Daisy, no niby mój pomysł świecił normalnie inteligencją, żeby nagrywać raz w tygodniu tam i tu, ale jak teraz patrzę na ten serwer i na to, co ja się dowiedziałem przez te ostatnie dni na temat serwera, że został już tak rozwinięty, tak rozpowszechniony, znaczy rozpowszechniony, nie mógł być, ale tak rozwinięty przez tam chyba, nie wiem, nie będę wam zdradzał dlaczego został rozwinięty i przez kogo, bo to nie jest moja sprawa, po prostu ja tylko miałem zrobić reklamę. Ale jak tylko teraz zobaczyłem, że ten serwer ma po 20 osób, graczy, to ja stwierdziłem, że a na co mam dalej reklamować, nagrywając odcinki? Ja już podziękowałem, zrobiłem raz tydzień temu. Tamten serwer miał 6 graczy. 6 graczy, 6 slotów w tej chwili było tam. Znaczy w tamtej chwili. A teraz jak tylko weszłem przed nagrywaniem, to tam było 20 graczy. Więc ja wiem, dlaczego ten serwer został rozwinięty i przez kogo, ale ja wam nie będę zdradzał. Na pewno wie tylko o tym administrator serwera Miss. Jak coś, to będzie i tak IP tego serwera Holy Daisy, jak i World Daisy. Będę co odcinek tego serwera dawał IP, żebyście po prostu się nie pytali wiele razy, jakie jest IP tego serwera, bo już nieraz widziałem takie komentarze tego typu. Więc wiecie, co ja tutaj, o kurde, ale nie, no mam bardzo marnie z moim wyposażeniem. Myślałem, że jest ze mną lepiej i lepiej, ale no widzicie sami, jakie są ze mną marne efekty. W ogóle sprawdzę, ile mam punktów. O, za chwilę będzie mi starczyło na zakup. Czekaj, mnie się wydawało, albo miałem 61 slotów, ale to chyba wtedy jak zginąłem, najwyraźniej. Ja bym się gdzieś przeszedł, ale ja bym miał jakiś pojazd, transport, bo cokolwiek, to ja bym mógł jechać z prędkością światła, ale... O, w dupę, a! Kurde, się trochę rąbłem. Muszę teraz uważać. Jakoś sobie muszę tak fajnie na luzaku zejść, żeby jednocześnie nie obić się. O, dobra, trochę też się rąbnąłem, ale nie za dużo, więc... Fajnie, że zombie ma rolki. To mnie powala. Gin. O, już mogę sobie dokupić. Nie to. Ten, no. 5 slotów. Pięknie. Już sobie dokupiliśmy. Będziemy dalej zażynać zombiaki. I nie wiem, co dzisiaj mam robić, jak mam tylko jednego strzała z paza. I nic więcej. I hatcheta. I przy tym zostałem. Dobra. Ciul. Ty, sobie chyba teraz przypomniałem tą bazę. Czekajcie. Nie wiem, czy jeszcze istnieje ta baza, ale... W ogóle nie wiem, czy to ona była na tym World Daisy. Nie mam po prostu pojęcia. Ale czekam, aż w końcu będę miał przyjemność zagrać sobie na serwerze Funkiego. Moglibyście mi podać IP, bo ja nie wiedząc o tym, że
Funky robi nowy serwer, to gram sobie na tym, na którym kiedyś był też serwer Funkiego, ale został złączony i jakby teraz administratorem tego serwera jest ktoś inny niż Funky. Czekaj, dziś była ta baza, ja pamiętam. Ja za Chiny nie zapomniałem. O, powybijam sobie te zombiaczki, żebym miał trochę expa. Dobra. Kurczę, no nie mogę się doczekać Saints Row 4, naprawdę, no spieprzyłbym tego kuriera na zbity pysk za to, że mi nie dostarczył ham, że już go tak nazwę, no bo to było chamskie. Facet mi powiedział, który mi zamówił tą grę, że będzie w czwartek, piątek. No i dobra, poczekałem sobie czwartek, nie ma, byłem zdziwiony, myślałem, że przyjdzie. Czekam piątek, jestem już tak zniecierpliwiony, tak zdenerwowany, taki zrajdżowany, że aż poszedłem się dowiedzieć, czy w końcu przyjdzie ta gra, a facet tak z takim spokojem powiedział mi, że dopiero w poniedziałek. Wiecie co? Ja miałem ochotę tak krzyknąć, tak jęknąć na niego, ale się powstrzymałem, bo wiem, że to jest tylko człowiek. Ale nie jego mam obwiniać, tylko kuriera, który niekompetentnie dostarcza przesyłki. Więc tutaj powiem wam szczerze, że ja mógłbym teraz tak gadać teraz i grać jednocześnie na temat tych kurierów ogólnie. No bo nie oszukujmy się, dzisiejsi kurierzy są tak niekompetentni czasami. Tacy, nie wiem, czasami mogą być na tyle głupi, że zapomną dostarczyć jakieś przesyłki. Chociaż to jest na zlecenie, więc zlecenie powinno być z łagodnością i spokojem przyjęte. Więc nie wiem, o czym tu jest też mówić po części, bo kurierzy to są tacy ludzie, którzy po prostu na zlecenie muszą dostarczyć jakąś daną rzecz. Nieważne, czy to będzie rower, gra, pierścionek, samochód. Mają to po prostu dostarczyć, bo to jest jakby taka ich praca i zlecenie, z którego potem dostają pieniądze, no. Ale ja uważam, że praca kuriera nie jest najlepsza. What the fuck? Czy to był prawdziwy kałasz, czy to tylko była animacja? Ham. Dobra. Oj, 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 ja się już coś boję chwilę. Chwilowo się tak boję. Bo nie wiem, czy mnie może coś zabić. Kurczę, no. Nie poszedłem do tej bazy. A chyba tam jeszcze istnieje. Czekajcie, ja może sprawdzę. Może być tak, że ja mogę pomylić serwery. A se zombie powybijam. Jeżeli ktoś z moich widzów gra w tej chwili na tym serwerze, to proszę pisać do mnie na PW, albo na globalu, albo jak gdzie chcecie. Czy ktoś by chciał ze mną zagrać, bo ja na pewno przyjmę. Spokojnie. Tylko właśnie o to chodzi, jak się gra z kimś wspólnie, to nie ma tej nudy, właśnie to, ta współpraca zabija nudę. Tak jak to było tydzień temu, widzieliście, w niedzielę. Tam to była taka współpraca, a powiem wam szczerze, że z tym, co grałem tydzień temu, to nie był jakiś najlepszy. Nie oszukujmy się, no bo myślałem, że jak na 2 lata grania w MTA zabiję jednego słabiaka, który ma tylko haczetę. A jak tylko zobaczyłem, to śmieć mi się powoli chciało. To ja już, kurde, pół roku ponad gram, staram się jak najlepiej grać w MTA i zabiłem tego, który właśnie zabił mojego widza. Więc jakie jest pytanie? Czy ja, który gra ponad pół roku w MTA, jest lepszy niż ten, który gra przez 2 lata? Ale mógł mi tak powiedzieć, że gra 2 lata, ale równie dobrze mógł grać z przerwami. Oczywiście dłuższymi przerwami. Ale mi się odbija. Mówiłem właśnie na początku, że jak ten,
że będę mógł, czasem mi będzie mi się tak odbijało, bo coś jadłem, no. To wiecie. Już 10 minut nagrywamy. Patrzcie, jak ten czas zapieprza ostro. Nawet się tego nie spodziewałem, a już 10 minut minęło. Czekaj, gdzie ta baza była do cholery? A to było bazą, to było bazą. Chociaż jej teraz nie ma. To, co po niej zostało, to gówno. Racząc tak mówić, ale dobra. Taki jest teraz mój plan, że ruszamy do San Fierro, bo wiem, że Los Santos, no, nie ma tutaj jakichś ciekawych rzeczy. A kojot mi nie jest przydatny, bo już mam ponad 36 slotów. Można ma nawet powyżej 40. W ogóle ile mam PD? O, to kupujemy jeszcze 5, spokojnie. Może przez ten odcinek zdążę jeszcze tak za 6 razy kupić 5 slotów. Tylko chodzi o to, żebym ja to jeszcze przetrwał. To jest właśnie to najważniejsze. Bo jak przetrwam kolejny odcinek, to już naprawdę będzie coś pięknego. Nie wiem, musiałbym sobie gdzieś odrąbać niezłą bazę. Czekaj. A tu? O, patrzcie! Tu w sam raz jest fajne miejsce, ale nie, jest billboard. Szczerze. Kurde, szczerze to się rąbnąłem i nie jestem pewny, czy jest sens gdziekolwiek robić bazę, bo i tak zawsze się znajdzie ktoś, kto gdziekolwiek wywęszy bazę, czy cokolwiek, zacznie szukać tropu, znajdzie coś i wszystko weźmie i wypieprzy się stąd. I go nie będzie. I zostawi tylko pusty namiot albo nic. Pustkę. Dobra, ja bym się przeszedł jeszcze do tego cmentarza. Cmentarzyska. Ale jak tutaj widać, to jest kawał gówna. Nic więcej. Więc ja się stąd wynoszę. Kurde. Ale patrząc teraz tak na ten serwer, to coś nie najlepiej. Pamiętam, jak byłem tydzień temu tutaj, to chyba więcej osób tu grało. Znacznie więcej. Nie wiem, coś się spieprzyło najwyraźniej. Zawsze się coś musi zawalić nad czymś głową, jakiś problem. Czy to, nie wiem, wydatek, czy to jakaś. Jezu! Miałem wrażenie, że jakby ktoś we mnie już strzelał, ale dobra. Wkurzają mnie te animacje z kałachem. O, widzicie? To są animacje. Tu się nie ma czego bać. To tylko zwykłe, chore animacje, które nie mają na celu kogoś wystraszyć. To tylko takie dla serwera. A ogólnie to nie jest animacja serwerowa, tylko gry to. Przepraszam, żebym was w błąd nie wprowadził. Co to jest? O, co. Linfield, o! To ja mogę wziąć. Jeszcze się to może przydać mi. No, powiem wam, że z tym to ja trafiłem nieźle. Sobie teraz wezmę Linfielda zamiast. O, to ta. Oj! O Boże, jak to wygląda. W tej chwili to ja bym już nie żył. Co do admina, to ja bym ci radził, nie wiem, coś z tą kuszą poprawić. Kuszostrzelbą, nie wiem czym, jak, czymkolwiek to nazwać, bo to trochę dziwnie wygląda. No przecież to mi przebija szyję. Cały kark i szyję mi to przebija, więc to wygląda dość. No nie obraźcie się, ale idiotycznie. No, tire, wezmę tego Wirefence'a, bo się na pewno przyda takie cudo. Wiecie co? Przeszukam sobie ten teren. Nie omieszkam przeszukać. Może coś się tu znajdzie epickiego. Chociaż wątpię w to, żeby coś się znalazło ciekawego. Dobra, wezmę sobie to. Żarełko też. Ale wiecie co? Jak tak patrząc na mój kanał, bo chcę sobie teraz jeszcze o moim kanale tak
szczegółowo porozmawiać, bo jak patrzę na mój kanał, na moje filmy, na moje wyświetlenia, na moje, na wasze, o, już dostałem od wiadomości PW, o, to już wiadomo, że to jeden z moich widzów, tak, dodam cię do grupy, dobrze. Dobra, to teraz muszę zrobić F2. Invite player i kapitan Diax. Invite. Ok. Zrobiłem, teraz do mnie jeszcze coś pisze. Kurczę, no. Dojdź do mojego gangu, rozkazuję ci tak. I się ze mną nie wykłócaj. Dojdź do mojego gangu, kurde, nie. Zaraz, czekajcie, bo ja widać, że się tu trochę... O, jest kapitan Diax. O. Weź już. Kurde, no. To dobrze. A masz mapę. Czekajcie. Muszę coś sprawdzić. W ogóle doszedł do tej grupy invite. Czekaj, jeszcze raz go zaproszę, bo widać, że sprawdzę F11. No i gdzieś doszedł do mojej grupy. No gdzie? Nie widzę cię na mapie, ni chuja. Kurde, weź mnie, nie denerwuj, ja tu nagrywam. Chcę z tobą nagrać. A ty, kurczę, mi piszesz, żebym doszedł do twojej grupy. Ja nagrywam, to dochodzisz do mojej grupy. Proste i logiczne. Jezu, on w ogóle zaakceptował to? Czekajcie, bo widać, że będę musiał się trochę nasiedzieć tu. O, tu sobie wespnę. Pięknie. I sprawdzę, czy mam go jeszcze raz w grupie, bo ja już też głupieję. Jeszcze raz go zaproszę. I napiszę mu, żeby doszedł do grupy. Dobra, ja już do niego więcej nie będę pisać na PW, bo tylko sobie czas marnuję. A ja chcę tylko nagrywać przecież. Kurde, na chuj mnie zapraszasz? Ja pierdolę. Zaraz mnie coś weźmie, no. Jak ja człowieka zapraszam, to człowiek powinien mi przyjąć, a nie. Czekaj, już, bo... Widać, że nie rozumie, co do niego pisze. Dobra, ja już więcej nie będę odpisywał na PW. Ma dojść do grupy i po prostu mnie... Aha, super. Kurczę. Fuck! Nie, 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 nie. Chwileczkę, muszę wyjść. Uka trupie cię po prostu. Uka trupie. No i zajebiście, no. O Boże, nie. Straciłem wszystkie moje itemy. Ja pierdol. Nie, nie. I właśnie, to jest właśnie to, że jak ktoś ciągle do mnie pisze i ja po prostu mówię, a robię co innego i tak się to potem kończy.
wszystko w naraz włączam i ginę. Bo jakiś jeden durny lis musi mnie bić. Niepotrzebnie też wychodziłem z tego serwera. Nie wiem, no ja nie mogę, jestem teraz zły potwornie. Ale dobra. Kurczę, no. Muszę dalej szukać itemów, wszystko od nowa. No zajebiście po prostu, no dajcie mi spokój już nawet. No super, że masz tą mapę, tylko teraz to ja zginąłem i ja nie mam nic. Pusto. A to tylko dlatego, żeś do mnie pisał. Baczcie, że mówię takim tonem poddenerwowanym, ale no, dla, jak na mnie to było już niedopuszczalne, żeby ciągle do mnie pisać na PW. Komunikat dla ciebie. Jesteś w moim teamie, to pisz na Y, a nie na F3, żebym ja musiał ciągle klikać to. Pozdrawiam. Super, teraz będę musiał wszystko od nowa szukać. Po prostu ekstra. Dzięki wielkie. A wierzcie co? Ja bym już zakończył ten odcinek. Taki krótki, ale no, szczerze to powiem wam tak szczerze. Nie wiem, czy już nie zrobić ostatniego odcinka z MTA i po prostu zakończyć tą serię raz na zawsze. Bo po części ja sam dochodzę do wniosku, że nagrywam to, co wy tak strasznie lubicie. Ale jest taki jeden minus, że ciągle ginę, tracę itemy, szukam jeszcze raz itemów po to, żeby za chwilę znowu zginąć. Więc powiem wam tak szczerze, to już jest taki ostatni odcinek. Tak mi się już po prostu w oczach wydaje i w głowie, bo ja po prostu nie widzę dalej sensu nagrywania z tej gry, nieważne na jakim serwerze. Tylko ważne jest to, że nic się nie dzieje, bo tak praktycznie to jest jedno i to samo. Są akcje, zbierasz itemy, giniesz. Są akcje, zbierasz itemy, giniesz. I tak jest w kółko, to jest błędne koło. Więc jak na mnie i na moją opinię już na temat tej gry, ja nie obrażam tej gry, bo jest spoko, ale to już trochę jest nudne. Musicie mi już to przyznać, że ciągle na, że ciągle nagrywam coś, z czego po prostu już to leciało, że zaczynałem od zera, zbieram sobie itemki, plecaczki, bronie, zbieram sobie grupę, ruszamy na jakąś akcję, gdzie możemy za jakiś ją, ja, gdziekolwiek, jakkolwiek, kiedykolwiek możemy zginąć, to powiedzcie mi, czy jest sens 100 razy nagrywać to samo i ginąc, zbierając za ciężki czas itemy? Zadajcie sobie też w głowie takie pytanie i odpowiedzcie mi na nie. Bo ja już po prostu uważam, że to powinien być już ostatni odcinek z MTA w ogóle na moim kanale. I zrobić sobie znowu jakąś przerwę dłuższą. Albo nie, w ogóle już zamknąć tą serię. Bo dobrze, no powiedzmy, jest najbardziej oglądalną serią na moim kanale. Nie oszukujmy się, bo to jest prawda. Jest najbardziej oglądaną serią tylko dlatego, bo to jest MTA DayZ i że po prostu to jest free to play, że każdy sobie będzie mógł sobie zagrać, nic nie płacąc. O, Winchester, o, binokularsy, ciutarsy, super. Co jeszcze? Na czym skończyłem tą moją skromną, aczkolwiek brutalnie prawdziwą opinią już na temat tej serii. Dobrze, założę sobie broń. Wiecie co? Z taką ochotą bym 14 zabić bym zrobił. Tak byście, nie wiem, takie kukły by się poustawiały w kolejce, bym tak każdego na hita powystrzelał. Aż by mi się wtedy humor poprawił i nagrywałbym to z większą ochotą. I proszę mi nie pisać komentarzy tego typu: o, Skorpio, nagrywałeś to dzisiaj na siłę. Wiecie, jak to irytuje? Wiecie, jak to bardzo szaleńczo irytuje, jak ktoś mi pisze takie komentarze?
Wy nawet nie wiecie, bo sami nie nagrywacie, nic nie robicie. Ci, którzy mają po zero subskrypcji, a tylko potrafią... O! Jest! Baby! Okazja do zabicia! No, come on, bitch! Ciul! Gin, bitch! I tak suka pada. Aż mi się humorek poprawił. Na, no na serio, powiem wam szczerze, teraz to ja bym to nagrywał. Teraz, właśnie od tego momentu, tak bym zaczął nagrywanie z MTA. Od zabicia jakiegoś cieniaska. O. Od tego tak bym zaczął, do cholery. I nie wiem, może z tą zakończeniem serii żartowałem. Może nie żartowałem, może mówiłem poważnie. Ale no po części to też już jest racja, bo komu się chce nagrywać wiecznie z tego samego, gdzie zaczynasz od zera praktycznie. Zbierasz itemy, ciężko, starasz się zebrać jakieś dobre itemy. Jedziesz na jakieś akcje i potem padasz i tracisz wszystko i musisz od nowa zebrać. Ja po prostu uważam, że ja na jakąś dłuższą przerwę. Oczywiście jutro też nagram odcinek z MTA, więc proszę mnie tu nie hejtować i nie pisać czemu już koniec. Po prostu ja bym sobie chciał znowu zrobić przerwę, bo nie mogę co jakiś weekend nagrywać ciągle to samo. Muszę też mieć jakieś inne po prostu gry do nagrywania. Tak jak powiedziałem, czekam na ten poniedziałek, będzie Saints Row 4, to go nagram. I będzie. I będzie beka akcja epickość. To będzie 100 razy lepsza seria niż MTA teraz. Tak uważam przynajmniej. O Boże, męczy mnie już. Dobra, możesz mi człowieku nie pisać na PW, dzięki wielkie. Bo to też mnie trochę denerwuje. W ogóle zobaczę ile mam... A, marnie. Jak coś to najwyżej jeszcze porobię jakieś cięcia w odpowiednich momentach, bo niektóre momenty były, no nie oszukujmy się, nudne. Więc jakieś zrobię wycinki, nie wiem, coś żeby to nie było takie multum długie i takie przynudzające, tylko jakieś naprawdę najciekawsze momenty. I po prostu zobaczymy, ale no tak jak powiedziałem, no nie jestem szczery, będę szczery do bólu. Nie jestem zadowolony z tego, że pod MTA Daisy mam sporo wyświetleń, a wiecie dlaczego? Bo to nie jest mój, znaczy to jest mój kanał, ale nie zajmuję się tylko MTA Daisy. Oczywiście mówię do was tych, którzy tak ochoczo i tak oglądają to MTA. Nagrywam też co innego, są przecież setki, tysiące, a nawet miliony innych gier, z którego też bym mógł równie dobrze nagrywać. Ale MTA to nie jest gra świata, żebym z tego sobie tak mógł codziennie nagrywać i mieć po 100-200 wyświetleń, a nawet może i 1000, równie dobrze. Czemu dzisiaj mam taki komentarz? Bo po prostu uważam, że to już jest trochę nudne nagrywać co weekend z tego, co już było. Z tego, że zebrałem itemy, były jakieś akcje i nagle ginę, bo ktoś mnie zabija. Ale tak porównując teraz, nie wiem, do na przykład takiego Battlefielda 3. No tam to jest akurat inna sprawa, bo nie dość, że grafika jest fajnie rozbudowana. Jest tryb multiplayer, który jest na pewno o wiele, wiele bardziej rozbudowany niż w MTA. I są jeszcze tryby tych rozgrywek, które naprawdę nie są przynudzające, a wręcz ciekawe. No bo porównując sobie takiego MTA DayZ do BFA 3. Chociaż nie ma co porównywać, powiem wam szczerze. Hatcheta by mi się do licha przydała. A czekaj. Ja zabiłem tego gostka, a on pewnie miał przy sobie tego. Może miał hatchetę. Ale nie, jak widziałem, to on miał tego. PDW. To raczej hatchety nie miał, ale kto wie, kto wie. Jeszcze się tak rozejrzę po tej arei. Ale powiem wam szczerze,
Troszeczkę mi się poprawił humorek, jak tylko już zabiłem tego typa. Aż po prostu uśmiech mi się na twarzy zrobił i wydarłem się, po prostu to było piękne. O, ciało zniknęło, bo nawet pewnie nie miało pół godziny przegranych. No to pozdro, YOLO dla kolesia, który niestety musiał z mojej ręki zginąć. Szukamy, szukamy dalej jakiegoś schronu. Nie wiem, no, ale gdybyś ty, koleś, mi nie pisał tak na PW, tylko na przykład na Y, to nie musiałbym ciągle klikać F3 i wybierać jeszcze twojego profilu. No naprawdę, LOL! Jakiś gracz o nazwie klawiatura dołączył. Super, pozdrawiam. No to tak jak powiedziałem, jakbyś mnie pisał na F3, tylko na Y, mimo tego, że dołączyłeś do drużyny, to dalej do mnie piszesz na PW, co jest dla mnie naprawdę dziwne, multum dziwne. Ja uważam, że no po prostu powinienem cię zakrzyczeć za to, bo nie dość, że mnie zdekoncentrowałeś wtedy, musiałem do ciebie pisać. Bo tak, bo jakbym do ciebie nie odpisał, to byś mnie nazwał jakimś kurczę youtuberem, który nikomu nie odpisuje. Odpisałem, bo chciałem wiedzieć, coś ty do mnie chciał napisać, ale no akurat nie w mniej odpowiednim momencie, bo akurat coś musiał do mnie przybiec i musiałem zginąć. Więc naprawdę tutaj akurat jestem skłonny być na ciebie i na siebie wściekły też jestem. Bo też mogłem ci nie odpisywać, ale tak jak powiedziałem, wtedy byłbyś na mnie zły, że ci w ogóle nie odpisywałem. Dobra. Tutaj pamiętam o tą akcję w tydzień temu. Jakżem roz... tutaj chyba dokładnie w tym miejscu zabiłem tego, który zabił mojego widza. Już, klawiatura padła, super. To pewnie Leopold i jego... niemiecka moc Rage'a. Da. Dobra, mamy kuferek. Kuferek. Co ja pitole. Dobra, wezmę sobie takiego medikita. Przyda mi się. Kurde, pojazda bym. O, może tu będzie łódka. Tu będzie łódka. Liczę na to, że będzie tu jakaś łódka. No bo cokolwiek by mi się przydało. Tam była ta łódka. Jest? Sprawdźmy przynajmniej. A jeżeli... jest! Oh, bitch! I mamy łódkę. I plusk do wody. To dobrze. Teraz to już będzie... w ogóle zobaczyłem, czy on w ogóle pociśnie, zadziała mi. Engina trzeba mieć. A czekaj. Nie. Nie. Bo myślałem, że w hangarze, tam w arei jest. Kurde. No to lipa jak... normalnie lipnie. Teraz. Ajajajaj. No to nie fajnie. No to nigdzie sobie nie popłyniemy. A szkoda wielka. Bo chciałbym gdzieś wyruszyć, pojechać. Czyli dzisiaj okazuje się, że nie jest tak ciekawie. I tak jak mówię, jutro możecie się spodziewać ostatniego odcinka z MTA sezonu 4 i robię sobie naprawdę długą przerwę od tej gry, bo ja już po prostu znowu lekko mówiąc się wypaliłem w tej grze. Po prostu ja nie mam zorganizowanego teamu. To jest raz. Gdybym miał zorganizowany team, jeszcze ogarnięty na dodatek, to wtedy by takich problemów nie było i każdy inny odcinek by nie kończył się deadem, failem, zbieraniem itemów i organizowaniem nowego teamu. No to tak by nie było. No i z odcinka na odcinek na pewno bym jakoś się lekko, nie wiem, wybił. Bo przecież i tak przecież wiadomo, że MTA jest dobrze oglądaną serią na moim kanale, albo ogólnie już nawet. Więc pytanie do was. Kto chce, pytam się jeszcze raz tak szczegółowo i dokładnie, żebyście mnie potem źle nie zrozumieli. Kto chce ze mną grać
w MTA, ale to już może w sezonie piątym, bo wiem, że ten czwarty sezon był wielkim niewypałem. No bo tak, bo dwa odcinki sobie nagrałem na jakimś innym serwerze, właściwie na tym, co teraz gram. No już w ogóle byłem głupi i nie domyśliłem się po prostu. Potem kolejny odcinek nagrałem w jakimś Holidays, gdzie miał tylko 6 graczy, 7. A teraz chciałem właśnie nagrać na tym serwerze, ale no tak, serwer wybity, 20 graczy. No wiecie, no palce lizać normalnie i grać do białego rana. I teraz właśnie nagrywam na tym World Daisy i zastanawiam się, czy jutro nie zakończyć kolejnego sezonu i zrobić sobie dłuższej przerwy od MTA. Bo ja już po prostu, mnie to martwi, że pod moimi filmikami, wszystkimi ogólnie, poza MTA, jest tak mało wyświetleń, taka mała aktywność, normalnie ludzie. Powinienem z tego zrobić takiego mega długiego Scorpio vloga. Może jakiegoś vloga z tego. Nie wiem, bo ja nie mam dosyć nagrywania. Ja będę tak długo nagrywał, aż mi się w końcu coś uda osiągnąć. Nie zależy mi w tej chwili na tym, żeby się wybić, bo oczywiście nie. Bo YouTube jest teraz taki, że ja bym to tak powiedział, ujął. Dzisiaj ludzie tylko patrzą na to, co już się rozwinęło, a nie na to, co chce się rozwinąć. I właśnie najgorsze jest to, że ci, którzy właśnie bardziej patrzą na to, co się już rozwinęło, nie chcą po prostu zaobserwować tego, co chcą młodzi osiągnąć. Właśnie to jest, właśnie to zgorszyło YouTube'a, to zgorszyło, że po prostu wszyscy ci, którzy po prostu już są ulubieńcami tam danego popularnego kanału na YouTubie. Oczywiście tutaj nikogo nie chcę krytykować, obrażać ani nic, żeby nie było, żeby potem jakaś była wojna. Ja nikogo nie hejtuję, nie krytykuję, nic, tylko po prostu stwierdzam fakt, jak jest w dzisiejszym polskim YouTubie. Ja oczywiście nagrywać dalej będę i będę. A to, co każdy będzie o mnie mówił, to ja mam na to wyjebane. No bo ja mogę tak sobie mówić, a każdy może mnie tylko oceniać z twarzy i z tego, co robię. A więc tak. Tak jak powiedziałem. Dzisiaj tylko ludzie patrzą na to, co się już rozwinęło i to, co się po prostu już zaowocowało, zamieniło w czystą pracę. Która nie jest oczywiście zła, bo to jest normalna praca. A tacy ludzie, niepełnoletni, którzy uważają, że zarabianie na internecie jest złe, to wy się grubo mylicie. Bardzo grubo. A wiecie, czemu tak mówicie? Tak bym to, nie wiem, kogoś zacytował. Bo was normalnie żal ściska w dupę, patrząc na takiego sławnego YouTubera, który zarabia pieniądze. Nie dlatego zarabia, bo chce. Bo to był jego cel życiowy, to był jego plan na przyszłość. I to nie jest złe zarabiać na internecie. To jest tak samo jak normalna praca, tylko trochę inna. Ma po prostu to przybiera innego po prostu rozmiaru pracy, danej pracy przez internet. I ja jako taki kanał, który po prostu nie chce, nie zależy mu na tym, żeby się wbić, mówi tak, że po prostu praca przez internet, takie jakie właśnie mają zaoferowane na przykład na YouTubie, pracować przez internet i zarabiać pieniądze, to nie jest nic złego. A tacy ludzie, którzy po prostu stwierdzili, to jeszcze tacy, którzy nie wiesz, że są niepełnoletni, to jeszcze coś takiego powiedzieli i jak coś takiego powiedzieli, to właśnie to narodziło złą erę, to jest zła era, to na dzień dzisiejszy to jest zła era polskiego YouTube'a. I ja tu nikogo jeszcze raz nie krytykuję, tylko ja stwierdzam to, co się tak naprawdę dzieje. I ja tu nikogo nie krytykuję.
Ja nikogo tu nie krytykuję. Przepraszam, że się trochę jąkam, ale chyba jeszcze nie piłem nic. Mogę się w każdej chwili napić, ale tak, taka jest prawda. Po prostu nie my, którzy staramy się po prostu wyjść z jak najlepszej strony, tylko ci, którzy nic nie robią, zniszczyli to. Ci, którzy nic nie robią i tak mówią. A wiecie dlaczego? Bo po prostu albo nie mają planu na przyszłość, albo po prostu są zazdrośni, albo jeszcze coś, inny powód. Powodów mógłbym wymieniać godzinami. Tylko po prostu sam fakt, że po prostu to już nie jest ten sam YouTube, naprawdę. Ale nagrywać dalej będę. Będę próbował z wszystkich swoich sił. Tak jak tylko najlepiej potrafię, mimo tego, że jeszcze nie jestem dorosły, ale prawie się tego będę potykał. Ale mówię tak. Mówię tak i mówię, nie wiem co z tego mojego mówienia będzie, kto to zrozumie, kto nie, kto zacznie mnie hejtować, kto nie. Ja mam to głęboko w dupie, kto mnie będzie hejtować. Ja to przyjmuję na klatę, tak jak już powiedziałem w którymś odcinku informacyjnym. Aha, i od września, mówię od razu od września. Zresztą ja jeszcze to będę mówił w jakimś danym odcinku informacyjnym już pod Skorpiologa, nie pod odcinek informacyjny Info Skorpio, gdzie mówię tylko o filmikach, które będą na moim kanale. Tylko pod te już typowe i Skorpiologi, gdzie albo w vlogu jeszcze nawet powiem. Ja w piątek postaram się zrobić kolejnego, trzeciego Skorpiologa, gdzie będę mówić o właśnie to, co teraz powiedziałem. Właśnie będę to mówił, to co właśnie teraz powiedziałem w tym odcinku z MTA. Właśnie dokładnie to samo będę mówić. Nie będę nikogo krytykować, hejtować, bo to nie. Ja nie jestem człowiekiem, który lubi kogoś krzywdzić i niszczyć. Ja nie. Tylko po prostu chcę wywołać wniosek, jaki ja stwierdzam patrząc na ten YouTube. I sorry, że tak tylko biegam. Ale naprawdę, taki temat znalazłem, że aż po prostu chce mi się gadać i gadać. Kto mnie zrozumie, super. To oznacza, że to jest człowiek, który ponad wszystko jest rozumny i wie, o czym mówię. A jeżeli to jest jakiś, nie wiem, niepełnoletni człowiek, który uważa, że bzdury gadam i zacznie mnie hejtować, to proszę cię bardzo, możesz mnie hejtować i dowoli, ale mnie i tak nie zniszczysz. Ja już jestem kompletnie odporny na te wasze łapki w dół, komentarze. Dajcie sobie spokój. Możecie sobie tak pisać, hejtować. Na mnie to nie zadziała. Uwierzcie. Ja już jestem tak uodporniony od tego, że możecie mnie całą wieczność hejtować. Możecie mnie dniami i nocami sypać komentarzami, że jestem do dupy. Mnie nie obchodzą wasze zdania. Oczywiście te złe, bo te dobre, jak ktoś coś miłego o mnie powie, chociaż to się zdarza bardzo rzadko, prawie w ogóle, to naprawdę poprawia się człowiekowi humor i chce dalej to robić, to co zaczął. No bo tak naprawdę, moje początki z kanałem były takie, że nagrałem sobie jeden pieprznięty filmik 10-15 minutowy z moim koleżką, którego pewnie już kojarzycie, bądź nie. O, tire było. A chyba już nie pomieszczę. A nie wiem, czekajcie, może ja bym sobie coś zjadł i wypił, bo przez to moje pitolenie obkrążyłem prawie całe Las Venturas. Teraz wezmę sobie to tire, może gdzieś pojazda znajdę. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Tak, powiedziałem już o polskim YouTubie, jaki jest teraz tak naprawdę. Ja tu nikogo powiedziałem. Będę się tak powtarzać, żeby po prostu ludzie nie powiedzieli, że ja już coś chcę pieprzyć nie od rzeczy, żeby po prostu wywołać wojnę. Nie. Wow. Co? Czekaj. What the fuck? Czekaj, nie. Bo mi coś tu pisał. Sam przelałeś 200 do lasu. To dostałeś 200 od... Aha, dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Biegniemy sobie do LS-a.
i gdzieś może tam zakończymy odcinek. Dzisiaj taki będzie trochę walnięty odcinek. Oczywiście nie nagrywany na siłę, bo w moich planach było nagrać MTA Daisy, ale po prostu rozwój wydarzeń tak to zmienił, że po prostu zacząłem rage'ować, mówić takie rzeczy, ale z tą przerwą od MTA to akurat nie kłamałem i nie kłamę, bo ja bym sobie zrobił taką przerwę. Nie wiem, na miesiąc, na dwa, nie wiem na jak długo, byle byście sobie po prostu przemyśleli tą sprawę. Czy jeszcze jest sens nagrywać z MTA Daisy? Na pewno większość z was wyłączy gdzieś po jakimś czasie filmik, gdzie tylko po prostu biegam i gadam. Ale po prostu jakie mam nagrywać, skoro nie mam zorganizowanej drużyny, która jeszcze powinna być ogarnięta, tak jak ja, przynajmniej. Nie wiem, co jeszcze. Bo Skype to jest właśnie podstawa, bo ze Skype'em możesz się komunikować, ale wirtualnie tylko, to wiecie. Tam żadna komunikacja, znaczy jest, ale to jest chyba 1/4 komunikacji. No tylko przez, to jest tylko komunikacja głosowa, nie czujesz ani dotyku, ani smaku, ani nic, nie. To jest zwykła, taka wirtualna komunikacja. Ale wracając tak, jutro będzie ostatni odcinek z MTA i po prostu postaram się zrobić przerwę. Nie wiem na jak długo, zobaczycie. I ja sam zobaczę. Tak czy inaczej będę dalej nagrywał z tego co nagrywam, nie przestanę nagrywać. Taki jest mój wniosek na temat polskiego YouTube'a. Nikogo nie krytykuję oczywiście. Na pewno, posłuchajcie, bo nawet nie wspominałem o żadnym konkretnym sławnym YouTuberze, tylko określenie ogólnie sławny YouTuber i polski YouTube. I właśnie tylko tymi wyrażeniami stwierdziłem wniosek, dlaczego taki dzisiejszy jest polski YouTube. Tu nie miało już na celu nikogo skrytykować, bo nikogo nie wymieniałem i nie mam prawa wymieniać. Chociaż mogę, ale potem możecie się do mnie pluć. Czemu to wymieniłem, na przykład, nie wiem, takiego, który ma 500 tysięcy widzów, 200 tysięcy widzów. No bo potem będziecie się do mnie pluć i będziecie mi robić jakieś kurcze wojny, no. Ja z nikim nie chcę prowadzić wojen, bo to jest nic dobrego pewnie, z tego co ja słyszałem, bo nie jedną już wojnę mogłem zobaczyć taką przez internet, więc ja już trochę wiem. Więc ja tutaj staram się wyjść z jak najlepszej strony, ale po prostu nic na siłę też. Ale to co dzisiaj powiedziałem, to powinno wam coś przelać do głowy, przemówić do rozsądku. Nie wiem jakiej ilości osób to przemówi. Nie wiem, nie jestem w stanie wam teraz tego powiedzieć, kto to zrozumie, a kto nie, kto zacznie mnie hejtować, a kto nie. Ale to już nie jest to samo co na przykład pół roku temu. Bo z tego co ja pamiętam, polski YouTube pół roku temu był jakiś inny, taki, można tak powiedzieć, doskonały. Może nawet 7 miesięcy temu, nie wiem. Ale tyle wiem, że polski YouTube był bardziej doskonały niż teraz. Nie mówię o kanałach, tylko o samym YouTubie, żebyście mnie potem znowu źle nie zrozumieli. Po prostu stwierdzam fakt, że YouTube zepsuł się. Już ogólnie, nie tylko polski, angielski, niemiecki, czy tam szwedzki, ale ogólnoświatowy YouTube się trochę zrypał. I tu nie ma już o czym mówić, ja już chyba dość powiedziałem. I wiecie co, ja już jestem skłonny zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Bardziej to był taki, nie wiem, odcinek... O, haczeta! Haczeta, czekajcie. Dobra. Haczeta tu jest. Ja już miałem kończyć odcinek, a wiecie co? A może jeszcze dam wam te 10 minut, podaruję wam. Najwyżej coś się ciekawego wydarzy. I najwyżej wtedy bym zakończył odcinek. Haczeta, haczeta jest. Świetnie. Czyli dzisiaj takie kilka ogólnych tematów. Mój kanał, polski YouTube i seria MTA Daisy.
Dzisiaj były takie trzy tematy, które tak już szczegółowo wymieniłem, wypowiedziałem się tak dość szczegółowo, długo, tak sformułowałem to wszystko. Ale naprawdę, no zastanówcie się nad tym, co ja... What the fuck? Dobra, nieważne, ale zastanówcie się nad tym, co ja wam tutaj powiedziałem, skomunikowałem. Jedna część może to zrozumieć, druga część może mnie uznać za idiotę, trzecia część może to po prostu zignorować kompletnie i mieć na to... No. Więc wiecie. 9000 krwi mam, muszę na siebie uważać. Gdzieś bym, no do cholery, ten odcinek zakończył. Dzisiaj bardziej to było takie pitolenie, plus jakaś mała akcja. Szkoda, że nie było 14 takich skurczybyczków. To bym takich powyciskał na hita. Uff. Aż by mi ulżyło, powiem wam szczerze. Tak szczerze, bardzo szczerze, szczerze. Lubię was, moich widzów. Tylko nie wiem, czy wy mnie lubicie. Właśnie... Poprzez waszą aktywność nie wiem, czy wy mnie w ogóle lubicie. I to właśnie mógłbym otworzyć kolejny temat, ale już się tak nagadałem dzisiaj na tym odcinku, że nie wiem, czy jest jeszcze sens pitolić jeszcze dłużej na jakiś kolejny temat, który po prostu wywiązuje się z innymi tematami. Ale tak, taka jest właśnie prawda. Mam te 655 skubanych subskrypcji, które uzbierałem w ciągu 9 miesięcy. 9, może 8,5, nie wiem ile dokładnie. 9 bardziej. I z tego ma zamiar mnie dalej oglądać tylko 10%? To przepraszam bardzo. To po co to 90% mnie subskrybowało? Po co? Oczywiście, to jest też trochę mojej winy, bo sam robiłem kiedyś live. Pod cudzysłowiem, tytułem polecanie widzów. No i co ja z tego polecania widzów miałem? Nowych subskrybentów, subskrybentów, którzy mnie tylko zasubskrybowali, tylko dlatego, żeby mnie zasubskrybować i nara. Albo tych, którzy zainteresowali się moim kanałem. Tak, właśnie po to to robiłem. Ale po kilku miesiącach otworzyłem oczy. I po prostu zrozumiałem to, że takie rzeczy jak live'y, polecanie widzów, czymkolwiek to jeszcze się nazywa, bo nie wiem czy... O, autobusik, autobusik, świetnie, zobaczymy co do niego trzeba dać, bo to jest właśnie podstawa. Kurde, dwa tire. Ojej. A ja mam tylko dwa tiry. No nie. Świetnie, no. Kurde. Musiałbym jeszcze szukać dwóch następnych tiry. A szczerze, to mi się nie chce. Ale poszukam. Zrobię dla was tą przyjemność. Poszukam jeszcze tych tire. Popitolę coś przy okazji. I wyjadę sobie gdzieś autobusikiem na jakąś ciekawą bazę. Chociaż może by nawet do jakiegoś wojska. Oczywiście w LS, żebyście mnie nie wzięli za jakiegoś idiota, że jadę do Arei 51. Czekajcie, co my tu mamy? Winchester ammo, o fajnie, fajowo. Tylko też, żebym nie przesadzał z tym ammo, bo potrzebuję miejsca. W ogóle ile mam? 85, muszę jakieś zombie powybijać. To bym sobie zwiększył plecak o 5 slotów. Ale tak powiedziałem, z tymi widzami, tak, mówiłem o live'ach polecających, tak. No i co z tego wynikło, że robiłem live'y polecające? No, szczerze, to może coś zdobyłem subskrypcji, wtedy to byłem jeszcze takim, no, trochę niedoświadczony i miałem na to, że robiłem sobie live'y. Nie miałem świadomości, że będę miał puste subskrypcje. Właśnie dzisiaj wam to mówię, ten inny Skorpio, który teraz tylko nagrywa, nie robi żadnych live'ów, bo też nie mam już na to czasu, bo to jest tylko strata czasu, uwierzcie. Ale sami sobie też zadajcie pytanie, jaki jest sens robić live'y z czegoś takiego jeszcze nazywając polecanie widzów? Zastanówcie się.
Jak na mnie, coś takiego robić jeszcze live streamując, to jest dla mnie jak parada kaczek. Że przychodzi sobie 100 kaczek i czeka, aż dostanie od właściciela jedzenia. To jest taka robota właśnie. Ja polecę go, a co ja z tego będę miał? Pustą subskrypcję. Bo wy, ci, którzy nic nie robią na YouTubie, nie obrażam was oczywiście, ale... No, jak ktoś chce robić, nagrywać na YouTube, to spokojnie, a jak ktoś nie chce, to nie zmuszam na siłę, ale ci, którzy no nic nie robią, a jeszcze umiem krytykować, to zastanówcie się. Czekaj, bo ja za chwilę kompletnie eksploduję, bo raz mówię o tym, raz o tym i kompletnie tracę kontrolę nad sobą czasami. Kurde, no i zgubiłem temat, widzicie? Widzicie, jak można się łatwo potknąć o jakiś temat? Tak, mówiłem o live'ach, o tych ludziach, którzy nic nie robią, a jeszcze umią krytykować. Po co wy się pytacie, czy mnie polecicie? A jeszcze mnie najbardziej bawią tacy ludzie, którzy nic nie zrobili na YouTubie, a proszą, żeby zostali poleceni. Żeby zostać poleconym, trzeba sobie na to naprawdę zasłużyć. I nie dziwię się, już tak powiem, że na przykład taki Rojo, który co piątek poleca te osoby, które zasłużyły, podkreślam, zasłużyły sobie na to, żeby zostały polecone. Bo one się starały i starają się pewnie dalej, żeby coś osiągnąć. A jak taki będzie człowieczek, który sobie zrobi kanał i nic nie robi i ma wszystko, chce, pyta się takiego właśnie Roya w piątkowych takich ich inforojkach, czy polecisz mnie i tam poleci. No zobaczy sobie, nie wiem czy nawet zobaczy na komentarze, bo ja nie wiem, nie patrzę na to, czy patrzy na te komentarze, na pewno patrzy, bo przecież skoro utworzył coś takiego jak inforojki, żeby poinformować kogoś z ubiegłego tygodnia i to plus co kogo chce po prostu wypromować, to po prostu niektórzy ludzie naprawdę mają nierówno pod sufitem. Oczywiście tacy ludzie, którzy nic nie robią, nie nagrywają, a chcą być poleceni. Jaki to jest sens? Zadajcie sobie też takie pytanie. Oczywiście mówię do was tych, którzy nic nie robią, a jeszcze umią kogoś skrytykować i obrazić. Co do tego tematu, to nie miało na celu obrazić Roya, więc spokojnie nie piszcie mi takich komentarzy. Jeżeli rozumieliście mnie, o czym ja mówiłem, to dobrze. To jestem z was dumny. No, prawie już będzie godzina, powiem wam szczerze. Gdyby nie moje pitolenie, to ja bym po pół godzinach wyłączył tą grę, ale jako taką, że jeszcze znalazłem taką jakby przynętę do zabicia, to postanowiłem, że jeszcze będę nagrywać. Ale wracając jeszcze do tematu. Z tymi live'ami polecającymi. Dla mnie to jest szajs, śmieci i gówienko, więc dla mnie coś takiego robić jeszcze live streamując, to dla mnie nie ma najgłębszego sensu. Bo nie, no i co z tego, będziesz miał sobie trochę wyświetleń pod live'em, ale najgorsze jest to, że będziesz zdobywał coraz więcej tych subskrypcji, którzy cię zasubskrybowali i pójdą sobie. No i taka jest prawda. O fuck. Aż z tego wszystkiego mnie coś uderzyło. Kurde, chciałbym jakiejś epickiej wojaczki. Jak na 18 osób na serwerze, to tak tu trochę pusto, bez duszy. Nie gra tutaj dusza. Znalazłbym jeszcze te dwa tiry i wróciłbym do tego autobusu i bym gdzieś pojechał. Naprawdę. Ale gdzie ja znajdę kolejne dwa tiry? Powiedzcie mi.
Więc dzisiaj wymieniłem chyba 4 tematy, może nawet 5 tematów, więc naprawdę ładnie się dzisiaj przegadałem. Tylko nie wiem, kto to z tego zrozumie, kto po prostu wyniesie z tego swój wniosek. I jeszcze najważniejsze, kto zacznie mnie hejtować, bo jak zacznę gadać takie rzeczy, to na przykład taki, nie wiem, nie obrażając kogoś, niepełnoletni człowiek, który jeszcze pewnych rzeczy nie rozumie, a napisze coś, co może kogoś zirytować, tą drugą osobę, która więcej rozumie, to po prostu masakra, strać się już chce, jak ktoś takie rzeczy mówi, jeszcze w takim wieku. Po prostu szkoda gadać nawet. I mnie nie jest przykro, że nagrywam. Mnie przykro jest to, że mam taką słabą aktywność. A wiem, że zasługuję na większą, o wiele większą. Bo staram się codziennie, każdego dnia coś z tego wynieść. Z tego, co nagrywam. Co kto lubi. To nikogo nie zmuszam do tego, żebyście wszyscy wszystko oglądali. Każdy ma swoje poglądy. I każdy lubi to, co lubi. Patriot! Świeżutki patriot. Czekaj, to nie jest patriot, to jest... Działa, działa, działa! Nie! Kurwa. Gówno nie działa, cholera jasna. Ale może chociaż tirę na pocieszenie, no. Naprawdę, no. Dajcie mi tirę. Come on. O Jezu, ale będę miał renderowania. Naprawdę. Będę miał co robić. Ty. Aha, plecak mi zniknął, bo sobie zwiększyłem slot. Jeszcze nie trafiłem. Ciul. Ciul, dobra. W ogóle chyba sobie mogę kupić, no, 5 slotów. Zapomniałem się totalnie. Czy mogę sobie jeszcze jakieś slotki dokupić? Szczerze to ja już nie mam ochoty gadać na te tematy, bo już się dość rozgadałem. Wyczerpałem tylko na sobie psychikę. Chociaż i tak jeszcze nie jestem zmęczony. Ale zastanówcie się i weźcie sobie do serca to, co ja powiedziałem. Te wnioski. I powinniście po prostu docenić to, co ja mówię. To, co się teraz dzieje. Jakie są realia. Oczywiście poza tymi polecaniami, bo to jest... Dla mnie to jest po części... Gówna po części, no może pomóc, ale jakim to ma też sens? O, pan zombie się tutaj dobija. Dobra, widać, że tutaj jest tyle zombie, że nie warto się tutaj pałętać. Widać, że tu już nawet tirę nie znajdę. To już w ogóle kiepsko. Kiepska sprawa. Tam na pewno na mnie czeka ten autobus. Kurde, ale jeszcze te dwa tire. Dwa cholerne tire i już mogę odpalać pojazd. A właśnie, jeszcze się tu przejdę, bo ja już przeszedłem całe południowe Los Santos. A jeszcze bym się tutaj przeszedł, bo tutaj mogę jeszcze znaleźć tire. I mógłbym wtedy odpalić mojego garbuska. Tylko same mapy widzę. Nic bardziej pożytecznego. No i co? Trzeba się starać każdego dnia, żeby mieć nadzieję na lepsze jutro. I to mówię do tych, którzy też starają się tak jak ja, a mają takie efekty jak ja. Więc naprawdę, jeszcze raz mówię, zastanówcie się nad tym, co ja mówię. Wynieście jakieś swoje wnioski, opinie na ten temat. Bo ja tu nie... Powiedziałem, nie ma... Tu, w tym, co ja wszystkim gadałem przez tą całą godzinę prawie,
Tu nie miałem na celu obrazić jakiegoś popularnego youtubera. Nie. Od tego odstawałem. Zawsze i wszędzie. Więc tutaj te tematy nie miałem na celu kogoś obrazić, więc nie chcę wojen, jeżeli ktoś by zaczął tak pieprzyć i źle by zrozumiał. Ale coś czuję, że tu na lotnisku nie znajdę żadnego tira. Może w wojsku prędzej. Może. Co nie znaczy, że tam musi być. Ale kto wie. Wkurzają mnie trochę te animacje, powiem szczerze, bo też sam nie wiem, czy to tylko animacja, czy to ktoś we mnie może strzelać. Ale zresztą jest różnica, bo przecież odgłos. Odgłos tego dźwięku jest inny. Znaczy cichszy, nie inny. Inny nie może być, bo jest taki sam. O proszę, jak sobie fajnie odskoczyłem. Ale tak, mianowicie to już nie jest ten sam YouTube. Ale starać się i tak trzeba, mimo tego, że jest inaczej. Nie wiem, jak nazwać tytuł tego odcinka, ale na pewno będzie dość dość po prostu ciekawy, interesujący, że was po prostu to zainteresuje i zachęci do obejrzenia, bo tak jak powiedziałem na początku, kiedy zacząłem tak mocno pitolić, zrobię sobie przerwę od MTA i to jest prawda, bo już trochę za bardzo zacząłem tak grać po części też trochę na siłę, bo no bo tak, bo wy sobie też chcecie obejrzeć, ja wszystko rozumiem, ale nie wszystko na siłę. Tutaj tylko zależy od ciebie i od twoich chęci. O, może tu znajdę jakieś tire. Chociaż bardzo w to wątpię, ale może. Może być taka szansa, że będzie tu tire. A wiecie co, wskoczę sobie do wody. Mam niedaleko i tak, przecież na ląd. To spokojnie. Ja bym powiedział, że za jakieś 2 minuty skończyłbym odcinek, bo nie wiem, czy znajdę jeszcze te tire. Nie wiem, czy będę miał szczęście. Zobaczymy, no. Po prostu muszę mieć to szczęście. Jak je będę miał, to przedłużę jeszcze bardziej ten odcinek. Ale zrobię jeszcze cięcia, uwierzcie, bo pierwsze tam może 15-20 minut były takie nudne. A nie chcę obciążać po prostu odcinka. Żeby nie był taki przynudnawy. O, ciul. A, nie trafiłem jeszcze. Świetnie. Dobra. Padasz. Okej, to sobie mnie zombiaczek goni. Switaśnie, normalnie. Kurde, zaraz się zabiję. Mam już 6000 krwi. No okej, ja bym użył medkita. Ale, tak powiem, po części nadrobiłem sobie straty z itemami. Nawet teraz mam trochę lepsze, bo mam dużo ammo do Winchestera. I tutaj powiem wam, że jest lepiej, bo teraz mam czym się obronić przed wrogiem typu człowiek albo bandyta. To wtedy jest pewne, że mogę mieć te szanse na zwycięstwo bądź też porażkę. O! Tire! Mówiłem! To przedłużamy odcinek. Oh yeah. Tire. Okej. Okay. Szukamy teraz ostatniego tire. Które właśnie będzie zależeć od tego, czy ten odcinek będzie dłuższy, czy krótszy. Szukamy. W jakim autobusie? O czym wy... Jest! Przedłużamy odcinek, bitch! Świetnie. Tire. Dobrze, biegniemy do tego wojska. W wojsku to ja jestem, kurde, ale jestem geniusz. Biegniemy tam pod stację, Veles. Już tak bym przyspieszył bardziej i po prostu bym już zaczął wyładowywać te tire i po prostu ruszalibyśmy na akcję i zakończyłbym właściwie odcinek też wtedy.
Dobra, widzę, że... No widzicie, jeszcze mi się odbija, a już minęła godzina. Teraz to mi nawet porządnie się odbija. Naprawdę, no weźcie sobie do serca to, co powiedziałem. To nie miało na celu nikogo obrazić. Już się wypowiadam po raz ostatni i więcej już się nie będę powtarzał. Więc żeby nie było, że ja tu niby kogoś obraziłem, bo tak naprawdę nikogo nie miałem obrażać i nie miałem zamiaru nawet obrażać. Tylko chciałem coś wam uzmysłowić. Oczywiście tym, którzy jeszcze mniej rozumieją ode mnie chociaż. Bo wiem, że w dzisiejszej sieci większość ludzi to są niepełnoletnie dzieci, już tak powiem, ujmę, no bo niepełnoletność to jest różnica, dziecko, no. Oczywiście dziecko pod takim względem, że dziecko, nie dziecko, żeby kogoś obrazić, żeby to była jakaś krótka, ale obraziła riposta. Nie, ja tu nikogo nie obrażam, tylko po prostu stwierdzam, że taki niepełnoletni człowiek, który po prostu jeszcze nie rozumie pewnych rzeczy, a podchodzi do tego z takim namysłem, żeby kogoś po prostu dogryźć, dobić i po prostu wkurzyć. No bo ja już z pewnego doświadczenia wiem, że są tacy mniejsi, takie odłamy dzieci, które po prostu nie rozumieją pewnych rzeczy, a myślą, że będzie tak i tak. A się mylicie, dobra. Mam tu autobus. Ładujemy tirę. Loading tires. I siadamy, siadamy, siadamy. Pięknie. No to mamy pojazda. Dobrze. Ja bym jeszcze poszukał tego kanistra i zatankowałbym sobie. I wtedy bym już sobie tak zakończył ten odcinek, powiem wam tak szczerze. Odcinek postaram się wrzucić tak do... Nie wiem, bo to zależy też od renderingu. To wszystko właśnie zależy też od renderingu. Czy będzie wrzucony o tej godzinie, czy o tej, to zależy właśnie od tego, jak się zrenderuje długo. Chodzi o długość renderingu. Ale dobrze. Wiecie co? Mianowicie ja bym już zakończył odcinek. A więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo. Bo wtedy też miałem się już zamiar pożegnać, ale nie widziałem, że mi się jeszcze uda uzyskać pojazd w postaci autobusu. Jeżeli wam się spodobał ten długi, aczkolwiek interesujący odcinek, to nie zapomnijcie jak zwykle ocenić, czyli like w górę albo w dół, skomentować, czyli napisać coś miłego, ciekawego, albo niekoniecznie miłego. I zasubskrybować, czyli nacisnąć ten jeden prostokątny przycisk, który albo ma jakąś wartość, albo jej nie ma. Bo pamiętajcie, subskrypcja kogoś ma na celu śledzenia go na bieżąco. A nie, raz kliknę subskrypcja i nara, wara. Dobra, ja bym gdzieś tu zaparkował. No i tak, jeszcze raz powiem już szybciej. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się to też z wami żegnam w tym mega długim odcinku. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Jutro ostatniego, pamiętajcie. I będę robił sobie przerwę od tej gry. No i trzymajcie się do następnego razu. Trzymajcie się, nara.